Elżbieta Bieńkowska jest Państwa gościem. Człowiek Unii Europejskiej, ambasadorka spraw Polski w Unii Europejskiej, człowiek z Unią Europejską związany od samego początku. Pani też ten swój kontakt z Unią Europejską zaczynała w Katowicach, więc sąsiednie województwo, ale zapytam o inną rzecz. Często zdarza się w dyskusji ogólnej, że zarzuca się Unii Europejskiej, że coś nakazuje. A dzisiaj w trakcie debaty powiedziała Pani, że jest zupełnie inaczej, że Unia Europejska chce, żeby decyzyjność spadała na najniższe platformy decyzyjności. Absolutnie tak i nawet powiem Panu i Państwu taką anegdotę. Jak ja byłam ministrem, to bardzo często się mówiło wtedy o ustawie o zamówieniach publicznych i mówiło się, że Komisja Europejska, Unia nakazuje nam pewne rozwiązania w ustawie o zamówieniach publicznych. Dopiero jak się znalazłam w komisji, to okazało się, że to jest wcale nieprawda, że narzucaliśmy sobie sami pewne ograniczenia czy pewne przepisy. To nie były wytyczne Unii Europejskiej. I jestem o tym przekonana. Oczywiście, jeżeli mówimy o zarządzaniu funduszami, no to te fundusze obejmują cały obszar Unii, 450 milionów ludzi, różne obszary wsparcia. Ale zdecydowanie jest tak, że z perspektywy na perspektywę, czyli w tych siedmioletnich okresach, decydenci unijni podejmują decyzje o coraz większym zdecentralizowaniu funduszy. O tym, nawet jeżeli oczywiście dla nich, dla komisji, pierwszoplanowym partnerem do rozmów jest rząd, o tym jak mają wyglądać, jak ma wyglądać cała struktura wydawania polityki regionalnej czy polityki spójności, to za chwilę, to w poprzednim okresie podjęto ten wymiar terytorialny. Co to znaczy, tłumacząc to na polskie? To znaczy, że zajmujemy się jak najmniejszym obszarem i ten obszar ma prawo decydować, czy ci wybrani na tym obszarze, co oni właściwie chcą robić. Oczywiście oni się muszą potem wpisać w program regionalny, w programy krajowe, natomiast zdecydowanie ten obszar terytorialny jest dla komisji bardzo ważny i widać, że jest coraz ważniejszy. No i w województwie polskim ten dialog, wsłuchiwanie się do najniższych szczebli i samorządu, ale również do mieszkańców jest bardzo łatwo, bo to jest mały region. Jak Pani obserwowała przez te wszystkie lata, jeszcze z perspektywy, kiedy Pani pracowała w Katowicach, później już w rządzie, a później już w Unii Europejskiej, rozwój naszego regionu? Czy wie Pan, to jest, nie przesadzam tu mówiąc, że to jest moje ulubione województwo i mówię też to, zwykle to mówię, trochę się wstydząc zawsze jak to mówię, że jak powstawały województwa samorządowe, to ja byłam w takim chórze osób, które mówiły tak, takie małe województwo, właściwie to powinno być mniej, a większych, tak? I po czym wielokrotnie w różnych publicznych wystąpieniach też przepraszałam za te słowa, bo rzeczywiście to jest województwo, które sobie świetnie radzi. To partnerstwo to nie zależy od tego, jaki jest duży obszar. Partnerstwo zależy od tego, jacy ludzie chcą ze sobą się dogadać i jacy ludzie ze sobą rozmawiają. To nie chodzi o to, czy to jest skala województwa mazowieckiego czy opolskiego. To raczej chodzi o podejście do partnerstwa, podejście do tego, że chcemy coś wspólnie ustalić, że się na siebie nie obrażamy. Zresztą to było, to ja to też zawsze wspominam, to było niesłychanie miłe, jak ja byłam ministrem, ponieważ regiony wiedziały, że ja jestem ich ministrem. Zresztą nawet tutaj padło takie zdanie, nasz minister rozwoju regionalnego. I wiedziały, że ja im nie dam robić krzywdy. I chociaż te rozmowy były zawsze, czasami te rozmowy były ostre i twarde i czasami żeśmy się kłócili, to nigdy to nie były rozmowy, z których się wychodziło z niczym albo z których się wychodziło pokłóconym. Właśnie, więc to zależy od tego, kto się chce dogadywać, a nie od terytorium. A województwo opolskie jest akurat przykładem takiego województwa, które jakoś, nie wiem, to nie chodzi o skalę, czy to z powodu jakby tego, jacy ludzie tu mieszkają, jednak otwarci, bardzo, od bardzo wielu lat podróżujący, wyjeżdżający, wracający. Być może to też miało jakiś wpływ. To województwo weszło w fundusze europejskie jakby zupełnie i płynnie i sobie z nimi świetnie radzi. Świetnie radzi, szybko radzi. No i widać, że jednak to jest takie województwo, gdzie na każdym kroku widać, jak coś dobrze zostało zrobione. Marszałek Andrzej Buła wspominał dzisiaj i nie tylko dzisiaj, że mamy największy budżet dla województwa opolskiego, największe pieniądze. Jak to wszystko rozsądnie, mądrze podzielić?
No wie pan, to już jeśli chodzi o jakby podział programu, to jest już zrobione. To było właśnie negocjowane z Komisją Europejską, czyli na które osie priorytetowe jakby. Teraz następnym rokiem jest dobre wybieranie projektów i dobre przygotowywanie projektów. Natomiast dla mnie, no ja jakby funduszami się zajmowałam tymi już strukturalnymi od 2004 roku, więc to już jest kolejny budżet, który obserwuję, przy którym już teraz nie pracuję, ale który obserwuję. I to naprawdę jest coraz łatwiejsze w Polsce. Coraz łatwiejsze jest wybieranie dobrych projektów, takie, które mają połączenie ze sobą, które nie są właśnie jakąś plamą na pustej kartce papieru, tylko które mają połączenie z otoczeniem. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z Europejskim Funduszem Społecznym. To naprawdę już w Polsce, wydaje mi się, nie jest trudne. Chciałbym zapytać, czy dla pani cały czas jest ważna infrastruktura i to wszystko, tak zwane działania twarde, czy to, co właśnie Unia Europejska chce, jest bardzo ważna, natomiast też rozumiem, też po moich doświadczeniach brukselskich, dlaczego tamten nacisk jest coraz bardziej na to, co nazywamy innowacyjnością, cyfrową gospodarką. Dlatego, bo bez tego Europa przestanie w ogóle się liczyć na świecie. To jest naprawdę, ja to mówię z zaangażowaniem, ale my musimy o tym wszyscy pamiętać, że te nasze programy zbierają się, jakby te krople zbierają się w rzekę, która jest Unią Europejską. I że przestaniemy się liczyć w ogóle na mapie świata, tego byśmy nie chcieli. I dlatego trzeba bardzo wyraźnie dzielić, na przykład starać się, nie wiem, pieniądze krajowe, różne, i samorządowe, i rządowe, i regionalne, i centralne, dawać na takie rzeczy, na które Unia Europejska mówi, tutaj nie damy, tutaj już na pewno z tego wyszliśmy, prawda? Już na pewno tego nie będziemy robić. Bo też trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście w Polsce jeszcze są zapóźnienia infrastrukturalne i jeszcze brakuje tej infrastruktury, ale to jest nieporównywalne z tym, co było 18 lat temu. To jest nieporównywalne, jeżeli spojrzymy. Więc dlatego Komisja mówi, dostaliście 3 budżety, czy nawet 4 na drogi. Teraz czysty transport bardziej i drogi rzeczywiście już te kluczowe z punktu widzenia kraju, a resztę musi być uzupełniane pieniędzmi krajowymi. I to, co pani wspomniała, wiedza, nauka, wiedza, rozwój. Tak, bo pan mnie zapytał o twardą infrastrukturę, a ja jednak uważam, że jak się myśli, co jest najważniejsze dla naszego obszaru, no zresztą dla kogo my to robimy wszystko, co robimy, no to zostaje człowiek. A jaki człowiek? Człowiek wykształcony, człowiek mądry, człowiek otwarty, człowiek tolerancyjny, no bym mogła tutaj mnożyć te określenia. Człowiek, który uznaje pewne wartości, które są wspólne dla całej Europy. No to jest najważniejsze. Jesteśmy w takim okresie karnawału, nowego roku, możemy sobie różne rzeczy życzyć. Więc tak. Co pani życzy dla województwa polskiego? Żeby jak najszybciej te pieniądze ruszyły, bo na razie nie z powodów jakby regionalnych i nie z winy ani województwa opolskiego, ani mieszkańców, ani samorządów opolszczyzny, no pieniądze są w jakiś sposób przytrzymane. One za chwilę pójdą, za chwilę zaczną się realizować projekty, ale potem zaczniemy składać rachunki do komisji i komisja powie, nie oddajemy wam, dopóki pewne rzeczy na poziomie krajowym nie będą załatwione. O tym była też dzisiaj mowa, więc tego życzę. Jak najszybszego startu i jak najszybszego zwrotu pieniędzy. Czyli zdrowy rozsądek ze strony rządu. Tak jest. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Moim rozmówcą była pani Elżbieta Bieńkowska. Dziękuję. Dziękuję.